Drzewo pozamiatało pokład, trochę jo. Trochę jo. Dobra, mamy te dwie łezki, które ja chciałem. Teraz tu z góry sobie pójdziemy po tą mapkę. Ekipę z pokładu będziesz kowalikami upgrade'ował? Nie, nie chcę. Nie chcę, żeby oni mi pomagali. Nie chcę, żeby mi pomagali, bo... No bo to jest mój run. Ja ich wziąłem tylko po to, żeby oni udawali moją ekipę, nie? Żeby było klimatycznie po prostu. Nie po to, żeby robili cokolwiek tak naprawdę. Czasem jednego hita na ryj przyjmą i ten... I to mi pomoże troszeczkę, ale no... Oni są bardziej jako pokazówa, nie? Bardziej jako pokazówa. Siup. Może szanty na live. Wiesz co, szanty na przerwach puszczam, jak idę do toalety. Ostatnio za szanty, jak wrzuciłem na YouTube'a zedytowany stream, to YouTube, pan YouTube powiedział: o nie, proszę pana, tak się bawić nie będziemy. Więc wolę uważać z tym, nie? Nawet bitwa, którą tak często puszczam, ma swoje prawa autorskie i wyskakują problemy. Więc wolę z tym się troszeczkę hamować. Jak robimy przerwę na toalety, albo na pójście po browarek, czy coś takiego, to jak najbardziej. Mogą być szanty, może być wszystko. Dosłownie wszystko. Morskie opowieści, hiszpańskie dziewczyny, bitwa. A, dobrze, że tu jestem. Poczekaj, skoro... A dobra, pójdźmy tam odkryć. Pójdźmy, albo nie. Bo tutaj, proszę ja was. Mamy też dwa kamienie, nie? 8 i 9. Nasza armata jest wzmacniana właśnie białymi kamieniami. I chyba aktualnie jest na +7, nie? Więc to się zajebiście składa. Okej. Okay. Jest to +7? Jest to +6. Ale mam kamień +7 już, nie? Mam już kamień +7 z Volcano Manor. Więc teraz ten kamień, ten z dołu jeszcze. Mogę tutaj, nie wyjebię się. I będziemy mieć armatę +9. I zobaczymy, czy się uda dojść do tego. Do Radana właśnie z tego kamyczka. Jaki mamy dzień? 10 dzisiaj, jak to mawiała pewna piosenka, dzisiaj 10 zaczyna się życie. Czy tam, gdzie pracujecie, o ile jesteście pracujący, albo pracowaliście wcześniej, też macie wypłaty 10 dnia miesiąca? Bo ja wiem, że w większości firm to jest normalne. I wszędzie, gdzie ja pracowałem wcześniej, też były wypłaty 10 zawsze. Ale teraz na przykład pracuję w firmie, gdzie mam wypłatę 5 dni przed zakończeniem miesiąca. 5, 10, o widzisz. Pamiętam, jak kiedyś właśnie ten... piosenka, którą zdecydowałem, nazywa się Numerek w krzaczkach zespołu Zielone Żabki. I dopóki nie zacząłem pracować, za cholerę nie wiedziałem, o co chodzi, miałem iść do vendora, nie? Ale chuj z nim. Nie wiedziałem, o co chodzi, że dzisiaj 10 zaczyna się życie. Dopiero jak poszedłem do mojej pierwszej pracy, to zrozumiałem, o co chodzi z tym 10. Dobła. Pójdźmy na chatę, żeby kupić więcej tych bełtów strzelających, wybuchających. No mówię 10, ale zwykle przychodzi wcześniej parę dni. Aha, okej. Okay. Ja na swoim, ale płacę ostatniego. Okej. Ja chciałem? Bełty wybuchające, bo mam 0 równe. Ostatnie 3 wyjebałem w drzewca. Dobra. Babo! To nie u ciebie. Dzwonek kulis 3? 3, tak. 800 zł sztuka, mogę ich kupić 113. Kupmy 30 na razie. Ile mnie level teraz kosztuje? Nie wiem. Ile mnie level kosztuje? 27, okej. Co z tego, jeszcze 2 levele będą i jeszcze będę mógł kupić parę. Git. G.I.T. No nie chciałem z tobą gadać. Czasem żałuję, że nie można NPC-om w round table holdzie przypierdolić. Dobra, hit. Jeszcze parę bełtów strzelających, wybuchających. A, nie, najpierw 7, 8, 9. Najpierw wzmocnijmy tą moją armatę. Żeby mi na to pieniędzy nie zabrakło przypadkiem. O, pamiętacie, jak mówiłem w piątek, że dawno baterii nie wymieniałem w padzie? No to właśnie padły. Muszę baterie wymienić. To możemy zrobić teraz przy okazji przerwę. I zrobię wam szanty. I po szantach wrócę sobie. Z baterią, z toalety, znaczy nie z toalety, z baterią. Najpierw pójdę do toalety, a później wymienię baterię, o. Jakbyście stracili rękę, to co byście chcieli mi zamiast ręki? Bo hak to jest taki w sumie... Wczoraj rozkminiliśmy, czemu piraci mieli opaski na oko, nie? Tildo! To też dobry pomysł. Ale nie, dowiedzieliśmy się, czemu mieli na opaski na oczach, nie? Z tą ciemnością. Ale czemu piraci, takim trzeba uważać, drafać się po jajkach? No właśnie, dopóki o tym pamiętasz, to jest git, nie? Ale na przykład jak rano się budzisz, twoim pierwszym odruchem jest drapanie się po jajach? No właśnie, opaska, żeby do ciemności się przyzwyczaić. To wczoraj mnie uświadomiliście, nie? Ale hak, skąd ci wziął hak? Żeby wyglądać agresywnie? Czy to może okaże się, że hak to jest to samo, tak jak ten, jak wikingowie się mówi, nie? Siemano Night Vessi, dobry wieczór. Jak wikingowie, zawsze jak się wikingów pokazuje w takich typowych popkulturowych filmach i tak dalej, to oni mają takie hełmy z rogami, nie? Prawdziwi wikingowie nie mieli rogów. Rogi były strasznie niepraktyczne. Ale
taki się utarł wizerunek wikinga w filmach współczesnych po prostu, nie? Czy może się okazać, że na przykład pirackie haki to jest też tylko jakiś tam element wizażu, który wszedł w Hollywood, a nie był prawdziwy? Bo mi się wydaje to bardzo prawdopodobne. Żeby ze statku się nie wypaść po beczce rumu, dlatego się Oliny hakim zaczepiali? Nie, to brzmi bardzo, bardzo nierealne. Bardzo nierealnie. Dobra, wracamy tu do gamy. Model jednak działa, okej, czyli wszystko co wczoraj zrobiłeś jednak nie poszło na śmietnik. To tyle dobrze. Ej, przeraża mnie, że są takie upały znowu. Ja dzisiaj znowu od rana mam odpaloną klimę, ale mamy kurwa już prawie połowę września, już powinna się jesień zaczynać, a jest kurwa gorąco. Gibon! Jest kurwa gorąco. Przekurwione to jest, ja nienawidzę jak jest gorąco. Powinno być... Czy jest jakieś miejsce na ziemi, gdzie jest przez cały rok tak około 20 stopni? Klimat 4 lat kupujesz, ja w tym roku w końcu kupiłem. Taką malutką, na takie mieszkanie dłużej nie potrzebuję, nie? Chociaż jak były te upały do 40 stopni, to już nie wyrabiało na przykład, nie? Ale tak jak jest teraz na przykład, to daje radę spokojnie jeszcze. Ale to był pierwszy rok jak kupiłem teraz. I to jest taka, wiecie, taka przenośna klima, nie? Więc ja muszę tam rurę przez to okno, które tam widzicie nad telewizorem, ono jest takie otwarte i tam jest taka uszczelka jakby pseudo. I tam rura wychodzi i wydmuchuje ciepłe powietrze ze środka. No bo to nie jest moje mieszkanie. Jakbym miał swoje mieszkanie, to bym pewnie na stałe jakąś klimę porządną zamontował, a nie taki pizdryk. Dobra, zobaczmy tutaj. Nie tutaj. Daj. Do października ma być ciepło, gorąco. Okej. Kurde. Ja jestem ciekaw w ogóle, jak... W sumie to nie ma żadnego związku z temperaturą. Ale jak będzie Lies of P, czy wiemy już o której godzinie to będzie? Czy to będzie równo o północy z piątku na sobotę? Bo to będzie ten... preorderowa premiera, nie? Kolejna gra, która za preorder deluxa daje szybszą premierę, co mi się nie podoba, no ale cóż. I myślę, jak to rozwiązać ze streamem. Bo szczerze mówiąc, nie widzi mi się, żeby odpalać streama o północy tylko po to, żeby w premierę grać. No bo wiem, że pewnie większość ludzi też woli spać w tym czasie, nie? Albo samemu grać. Więc pewnie bym zaczął dopiero w sobotę wieczorem, standardowo. Czy jeśli stąd zejdę na dół właśnie, to tam mogę się wyjebać na dół i tam umrę tak idealnie, czy nie? W tamtym roku we wrześniu przed pierwszą zmianą skorbałem szyby rano. Ja przyjdę, no ja wiem, że parę osób się pewno pojawi, nie? Ale to nie jest dobra godzina, nie? Na streamy po prostu północ. Kinda late, to nie jest tutaj. Tam jest, znaczy to wiem, że tu jest ten gigant, wiem, widzę go stąd nawet, nie? Tylko mi chodzi o ten czekaj. Jak wpiszę na YouTubie jakiś radan skip, to mi wyskoczy? Ja to oglądałem, nie pamiętam, chyba u jakiegoś tego speedrunnera ostatnio. Radam skip, tak wpiszę. Radam skip. Patrz 1.09. Skosiła pielgrzymki i on leci. Widzicie? I złapało go w Marikę, nie? Złapało go w Marikę przy radanie. To jest patch 1.09. I z respisie na dole rzeczywiście? Przed wejściem na radana? Jest! Second jump when the camera changes. A, musisz zaatakować... Czekaj, już attack a second after the second jump. Czyli chwilę po drugim skoku musisz zaatakować, żeby ten, okej. Okay. Okej, spróbujemy. To do kościoła pielgrzymki w takim razie. Do Milicenty. Milicenta tutaj. Coś czuję, że 15 razy się wypierdolę, zanim to wyjdzie, ale... Dobra. Gdzie to było? Już zapomniałem. Gdzieś? Muszę zobaczyć, gdzie jest ten... A, i to było stąd? On stąd skakał? Okej. Nie wiem, czy on w sprincie jechał, czy nie. FBI, open up! Nie skoczyłem nawet. Nie skoczyłem nawet. Okej. Dobrze. No... Przez brak pierwszego skoku to nie wyszło. Kurwa. Mam nadzieję, że to, że on ma katanę, to też nie ma znaczenia żadnego. Próba druga. W końcu się nauczę, nie? Dopóki się nie nauczę, dopóty będę próbować. No dobra, może nie. Z pięć prób temu damy. Tu, siup, skok. Mamy to! Dobry! Piękny. To chłop zrobił. Ej, to jest dobre gówno. Ej, jestem ciekaw. Bo na przykład ja już teraz mam i tak odblokowany festiwal Erdana, nie? Więc to mi dużo nie skipnęło, po prostu nie muszę tędy przebiegać. Ale
Czy jeśli festiwalu Radana nie ma i są ciągle żołnierze w środku, jest ten boss podwójny i tak dalej, to czy da się to samo zrobić? Jeszcze zanim się na przykład odblokuje festiwal Radana? Co z górą wtedy? No właśnie, co z górą wtedy, nie? Co się stanie wtedy, jak się cofnę, jak nie ma festiwalu Radana? Remczak ewidentnie lubi bugować gierki, tragedia, jak tak można gry psuć, nie rozumiem. To nie jest duży bug. Ja to z ciekawości zrobiłem po prostu, nie? Bo samego Radana i tak muszę zajebać normalnie. To ciekawe, taki skip to koks by był. Wydaje mi się, że to działa w ten sposób rzeczywiście, nie? Wydaje mi się, że to rzeczywiście w ten sposób działa. Tylko jestem wtedy ciekaw, jeśli jest nieaktywny festiwal Radana, to się stanie, jak się wtedy cofniesz windą do góry, nie? Nie mam kurwa pojęcia. Czy po prostu do innej jakby instancji się przeniesiemy? Chyba tak. Bo jak gadamy z tym kolesiem, jak on tam miał na imię, ten Jared, tak? Jak gadamy z Jaredem i pokazuje się filmówka z Radanem, to on nas jakby do innego instancjonowanego miejsca przenosi. Więc pewnie my w tym miejscu już jesteśmy, nie? Teraz. Ciekawe. Wina chyba jest nieważne, że wszystko dookoła jest przeciwko tobie. Najważniejsze jest to, że masz tutaj wolę zwycięstwa. To się liczy. Winda jest na górze, ale możemy ją przyciągnąć, nie? Znaczy teraz to nie ma znaczenia, bo ja i tak już tu jestem, nie? Bo ja już mam festiwal Radana, więc ona do mnie przyjedzie i mogę wrócić, ale... Ale nie wiem, jakby to działało. Dobra, wziąłem łezki i ich nie wmieszałem. Nie mam dostępu teraz do łaski, więc po prostu idziemy na Radosława. Get over here! Panie Radosławie. O nie, tu nie mogę moich kolegów przyzwać. Najgorzej. Moje ekipy, moich majtków. A tych normalnych NPC-ów to nie będę przygarniać, nie? Bo oni to tam są za dobrzy. Ja chcę śmietników. Prawdziwych majtków. Majtowych. No nie! Tak to się bawić nie będziemy. Daj mi mój atak ulubiony. To nie jest ten atak. Ojoj. O! To jest ten atak. Dalej nie ma Sagera, come on. Sager jeszcze, zanim pójdziesz w kosmos. Kurwo. Łatwo. Nie będzie kosmosu, kurwa, nie w tym życiu. Nie w tym życiu, nie ma kosmosu. Nie ma. Przyszedłem tu pochillować, a ty mi zagadki ze skryptami podajesz. Zadajesz. Może pojąć etap ze strzelaniem, jak wchodzisz na arenę, to od buta wejść na konia i iść za siebie. A to wiem, to słyszałem o tym. Ale to no, mi się nie chce, ja wolę biec do niego, bo to jest szybsze po prostu. The easy mode to jest ten atak, w którym ja zacząłem go bić, to jest atak, w którym on ma ślepe pole praktycznie. On nie może nic zrobić tobie. Siedzisz pod jego nogami i go tylko nakurwiasz. Jeśli masz na tyle dużą broń, żeby mu stagger najebać, to wygląda to tak, jak to teraz wyglądało. Ja rozkminiłem ten opening na RL1. Bo bez tego nie mogłem go w ogóle zabić. Tymczasem ja na SL1, który gubiłem 4 godziny z kumpałką. No właśnie. Dlatego ten jeden atak to jest bardzo dobry atak. Czemu Radan już umarł? No bo mu wpierdoliłem. He's fucking gone. He's gone, mate. Więc tak, mamy z głowy już Haylid. Teoretycznie, bo jeszcze chciałem tu zgarnąć jeden ten, nie? Jak to się nazywa? Ash of War. Chciałem ognisty Ash of War, ale nie pamiętam, jak on się nazywa. Na Selwanu dużo naprawdę sprawia, że progresujesz, jeśli chodzi o umiejętności. Tak, na pewno. Mój SL1, RL1, to był mój drugi run w życiu Elden Ringa, nie? Więc tam nie potrafiłem nic i tam byłem bardzo ciężko. Co ja chciałem? Ashes of War. Pokażcie mi wszystkie Ashe, jakie są. Łezki mieszaj, tak zaraz zmieszamy. Ale ja chcę jeszcze Ashe. Ashe ogniste. Ja bym chciał. Taki, który był kiedyś OP, ale już nie jest. Flame of the Redmains. To chcę. Flame of the Redmains. To było tak OP kiedyś. Na szczęście jest znerfione i już nie ma easy mode'a z tym. To miało fuj stagger damage'u. To miało więcej stagger damage'u. Widziałem to tylko na filmach i jak to speedrunnerzy właśnie glitchowali, a czy abuzowali ją bardziej. A teraz w ogóle nie ma stagger damage'u. Jest chyba 10-krotnie znerfione. Gdzie to jest? Północ od Fort Gael, Site of Grace.
Ale ciągle robi damage, nie? Ja chcę mieć, tak jak mówiłem, coś, co wygląda jakbym ja, wiecie, brał łyka grogu i podpalał, jak prawdziwy pirat. Tak mi się kojarzą pirackie klimaty. Kiedy BL4, jak będzie ten, jak będzie Bloodborne w 60 klatkach? Kiedyś miałem większy fan, no jak grasz teraz, za dobrze ci idzie. Dlatego jak będziemy mieli jakiś ciężki run, niedługo będziemy grać RL1 po raz kolejny, nie? Więc tam się pewnie nawkurwiam porządnie. Levele, Z2, git i... icie. Weźmy na domyślnie na ataki przytrzymane i na większe przełamywanie postury. Jeszcze mocniejsze, kurwa. Wielka broń, ciężkie ataki, przytrzymane ataki, jeszcze mocniejsze łamanie postury. Będę tą bronią robić po prostu pogrom. Pogrom. Daję czekam na Fist Only. Pewnie kiedyś będzie, ale nie cały. Mówię, jakiś jeden weekend możemy poświęcić na Pistran i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale zobaczymy jeszcze w jakiej grze w ogóle. Dobrze, to ja chcę iść... Gdzie to jest? Gdzieś tu? Tu. Dobra, pójdziemy z kościoła. Pójdziemy z kościoła. Poczekaj na Small Pipi Run. Szkoda, że tylko w Eldenie, bo wczoraj się poddałem na tym kosie i postanowiłem, że przyjdę tam kiedy indziej. Kos. Niektórzy mówią na niego też kosm. Pograłbym naprawdę, pograłbym Bloodborne, ale ja nie mogę. Mnie oczy bolą od tych 30 klatek niecałych. Czekaj, halo, potrzebujemy Knighta z Vesti, żeby nam zwiększył FPS-y z AI. Bloodborne. Nie no, żartuję, wiadomo, że to jest inaczej, jak to ma działać. W czasie rzeczywistym, a inaczej, jak coś jest prerenderowane, nie? Bardzo inaczej to działa. Da się zrobić, ale jak nagrasz, no właśnie. O to chodzi. O to chodzi. Znaczy, na tym polega... Znaczy, DLSS 3.5 chyba teraz, tak? Czy 3.0 na pewno jest już, że po prostu podnosi AI-owo samą tą. Czy to jest ten żuczek, którego ja szukam? Podnosi z AI... Ach, kurwa. Podnosi tą rozdzielczość. Ja pierdolę, psy będą mnie gonić. Chuju! Nie trafię. A ten pies mnie stresuje, kurwa, co mnie goni. No... Nie trafię. Jak, kurde... Tamtego, co miał lodowy... Jebnąłem pięknie i ładnie i szybciutko. Gdzie on spierdala teraz? No ten pies, no jakbym... Wiedział, że ten pies... Dobra, zabijemy go po prostu. Kurwiany. Ała. Tak, głową. Głupi pies. Ja się niby boję. Uga, buga, buga. Dobra, gdzie jest ten żuczek? Pamiętaj, że Bloodborne na PC będzie ogłoszony, tak. W tym miesiącu. Ciągle czekam. Tam jest, czekaj. A... No nie. Nie przeszkadza, on jest też. A popatrzyłem na czat i akurat mnie kurwa minęło. A ten dogo tam się patrzy. Co za kurestwo? Gdzie to leci? No jest, w końcu, dobrze. Płomień, lwiej grzywy. Shit. Frame generator tak zwany w DLSS. No właśnie. Frame generation będzie, nie? W tym 3.5. Tylko, że to jest chyba tylko na RTX-y 40, ja nie mam 40, więc... Nie, technologicznie coś takiego jest nierealne w czasie rzeczywistym. Jeszcze. Jeszcze. Nie? Cholera wie, jak to będzie działało w przyszłości. Jeszcze parę lat temu pewnie nikt by nie pomyślał, że to jest teraz możliwe, nie? Że będzie możliwe za parę lat. Dobrze, mamy ogień tych frajerów. Może na razie się przełączy na niego. Polodzone już mamy mocne na razie, nie? Najwyżej jakiegoś bossa trudniejszego sobie lud zrobię znowu. Weźmy... Może nie ognisty, bo wtedy miał słabe skalowanie. O. Ale standardzik? Czy ciężki? Z czym mam lepsze skalowanie? No wiadomo, że z ciężkim, ale... Czy moja siła rzeczywiście to rekompensuje? 40 około... Okej, okay, bardziej warto ciężki. I będzie też więcej stagger damage'u. DLSS 3 działa na kartach teoretycznie niewspieranych. Serio? Nvidia leci w chuja i mówi, że tylko na nowych to chodzi. O, widzisz, to dobrze. Ja mam 3080, nie? Ale... Nie ma raczej gier, które mnie trzymają mocno w dole, jeśli chodzi o kartę graficzną. Mnie trzyma mocno jednak ten... Trzyma je mocno procesor. Moim słabym ogniwem komputera jest w tym momencie procesor, więc jakbym chciał coś wymienić, to właśnie procesor bym musiał wymienić. Dobra, to co? Na rycerzika i wchodzimy w końcu do tej. A poczekaj, moje kamienie? Ja podniosłem jakieś 7, tak? Więc moja broń jest teraz na plus 17. Cześć, 17 to jest od 1 do 3, to są jedynki, 4, 6 to są dwójki, 7, 9, trójki, 10, 12, czwórki, 13, 15, piątki, 16, 18, szóstki. Czyli potrzebuję jeszcze szóstek, tak? Potrzebuję szóstek jeszcze, dobra. Gdzie mogę szóstki więcej znaleźć? Ach, w sumie chuj. Zaraz zabijemy Morgota, nie?
easy peasy i pójdziemy po prostu kupić sobie te kurwa szóstki, nawet źle idę. Czat zrzucę na procesor, nie, spokojnie, mi na procesor stać, nie? Ja mówiłem już jakiś czas temu, że ja bym spokojnie mógł sobie procesor kupić, mimo tego, że to by mnie też kosztowało to, że musiałbym wymienić płytę główną, bo mam na socket, ja mam 11700KF, więc jakbym musiał jakąś 13 kupić, to bym musiał zmienić płytę główną z innym socketem. Wtedy też bym chciał jeszcze pewnie ramy zmienić już na DDR5, więc to jeszcze ramy by doszły do tego. Plus, jak się zmienia płytę główną, to komputery lubią powiedzieć: mordo, ale to nie jest ten komputer, musisz przeinstalować Windowsa. I wtedy jest takie, Uzyw podkreślenie. Tego nie lubię. Postuluje o delegalizację wychodzenia z domu, a co najmniej pod przymusem. Słyszałem, że podobno, to wiadomo, że często takie plotki chodzą, i siemanko Uzyw, że podobno szykuje się kolejna ta fala wirusa, jakiego go tam mamy? Koronawirusa. Więc może niedługo w końcu nas zamkną w domach znowu. Ja bym się wcale nie obraził, szczerze mówiąc. Ani trochę bym się nie obraził. Ani trochę. Więc no, może. Zrzucę na RTX 4090 dla mnie. Tak. Zrobię Gwiezdne Wojny przy 10 FPS-ach. Spoko, mamy to. Dobra. W ilu ciężkich atakach wpierdolę mu stagger? 2? Ja strzelam na 2. Piękne. O nie. Nie miałem zasięgu. Greedy. Greedy! Nie sprawdzałem mojego greeda dzisiaj, nie? Kurwa, to było aż za bardzo greedy. To było nieopłacalne. Nie ma! Stagger daj! Nie można. Nielegalne. On do mnie strzela, tak? To ja strzelę do niego. Jebłem! O! O nie, za szybko! Oj, oj, oj! Nie, odskoczył, skurwisyn! Co tam robi? No nie, on strzelił jeden. Come on, ja chcę go dobić, kurwa, armatą. Jak to go nie trafiło? Jak to go nie trafiło? O kurwa, to było złe. Jeszcze strzelasz? Okej. Okay. Mógł się napić? Kurwa, no nie mogę. Fuck! Szybko przeładowuj! Feels good. Feels good. Piękne. Podoba mi się to, fuj, ten run. Czekaj, o czym wy gadacie? Właśnie, mojego grida muszę sprawdzić. Kurwa, co to za damage? Tak, piękny damage, piękny damage. Znaczy, damage nie jest duży, nie? Tylko mam dużo stagger damage'u. I mam jeszcze wmieszaną łezkę na większy stagger damage. Mam heavy broń, która na tej broni konkretnie zwiększa mi stagger damage jeszcze mocniej. Więc no, ja myślę, że po wczorajszym biciu w Bloodborne bym miał 250% grida, bo jak się wkurwiam, co na siebie bardziej niż na bossa. W Bloodborne grid bardzo często myli, nie? Bo masz kiedyś, że dostałeś, jak zajebie mu 3 razy, to trochę się podleczę, nie? I mnie to bardzo mocno myliło. Jeszcze bardziej greedy byłem niż powinienem w tej grze. Dobra, mój grid. Czy komuś 200 wyskoczyło? Nie, 100. 100 ma Uzyw. Równe 100. 54%, dobra. Jest w normie. Jest w normie. Kurwa, kupiłem tyle pierdolonych strzałów. Zostało mi już 13. Drogi jest ten interes strzelania z bazuki. Wysyn. Smasher zazdrościć grida? 6%, nice. Malutko, malutko. Czekaj, wydam te pieniądze. A dobra, nie wydam tych pieniędzy. Wydam je przy kolejnej łasce. W ogóle ten. Też jak robiłem ten mój
pseudo-cosplay pirata, to przypomniało mi się, że ja sobie palę e-fajkę zazwyczaj, ale przypomniało mi się, że kiedyś widziałem e-fajki w kształcie takich, wiecie, takich fajek prawdziwych, że taki ten teges i myślałem, żeby takie coś kupić, ale to jest wydatek takiej takiej wysokości, że stwierdziłem, nie, to nie ma chyba sensu na jeden run specjalnie sobie załatwiać czegoś takiego. Włączyłem wiatrak za zimno, bez wiatraka gorąco. To jest tak jak ten, jak z nogą, jak sobie śpisz ten, z kołderką, jak masz, jak jesteś cały przykryty kołderką, to jest za ciepło, jak jesteś odkryty, to jest za zimno, ale jak masz tylko jedną nogę przykrytą kołderką i jedna noga wystaje, idealnie, najlepiej wtedy jest. Dobrze, proszę, nie ma za co. Albo zimna strona poduszki, tak, tak. Ej, kiedyś, nawet nie tak dawno, jakiś czas temu, widziałem reklamę poduszki, która... niby jest zawsze zimna. Zawsze jest zimna. W sensie, wiadomo, że nie, że zimna jak lód, ale tak jak się myśli o zimnej poduszce, to ona właśnie w ten sposób jest cały czas. I muszę przyznać, że przez chwilę myślałem sobie, ej, to jest dobre, może kupię. Ale później mi to całkowicie z głowy wyleciało i zapomniałem o tym. Teraz mi się o tym przypomniało. Łóżka, która lodzi, tak, dokładnie tak. Przecież to jest fizycznie niemożliwe. Ona była, jest, czekaj, kurde. Nie, to jest jakiś dziwny materiał prawdopodobnie. I pewnie może jakoś nie działa super, nie? Czekaj, poduszka, która jest zimna, napisz po prostu. Ona ma jakiś ten, jakiś żel z wkładem chłodzącym. Nie wiem, włączymy kilka różnych. 400 zł, może dlatego mi się odechciało jednak tego zakupu. Może dlatego mi się odechciało. 159. I że niby to wygląda bardzo niewygodnie. Imo. Mimo, że... Ale ładna pani przynajmniej, nie? Ja bym chciał poduszkę, która jest w kształcie poduszki, żeby ona właśnie była taka. I żeby chłodziła od tej strony miękkiej. A ta pani w gratisie. To jest po prostu poduszka, która ma własny wiatrak w niej. Znaczy to widziałem tego w Linus Tech Tips, nie? Jak robili na przykład materac w ogóle, że całe łóżko się samo chłodzi, nie? 500 zł. Poduszka naturalna z dwoma stopniami twardości? Ja nie chcę twardości, kurwa. Ja chcę, żeby była zimna. Żeby była zimna. Janka termoelastyczna, z efektem pamięci, żelem chłodzącym i wentylacją. Zawsze zimna poduszka, na TikToku. Czy rozjebie mi uszy? Chodzą do nas do sklepu ludzie i naciskają nam na tego niebieskiego cycka. Cały czas zimny. Cycek. A tu mamy taką zwykłą piankę termoelastyczną. Jak się miło dusi. Ja się nie dziwię, że przychodzą mi duszą. Wiecie, co to jest? To jest żel, który jest stosowany w poduszkach. Górna warstwa poduszki jest wypełniona żelem i ten żel chłodzi cały czas zimno. To brzmi jak dobre gówno. Grzania. Te poduszki są w różnych kształtach, w różnych wysokościach. Klienci to kupują. Bardzo im się podobają, przychodzą po następne i chwalą. Nie są tanie, ale są fantastyczne. No właśnie, nie są tanie, nie? Używa technożel. Kurwe pilowe. Na naszej stronie, dlaczego takie dobre. Technożel robi imbę i ten, no, wciąga koks i w ogóle technożel. Dobra. No nie, to sobie podaruję jednak. Jak to ma 500 zł kosztować, to może jednak nie. Kurwa cycek, rozumiesz, co pan w okularach powiedział? Szczyt komedii, dokładnie tak. Ja mówiłem już wielokrotnie, nie, na temat śmiania się z bardzo prostych tematów. Znacie moje zdanie. Reklama typu tego nigdy nie kupię. Wiesz co, jakbym był obrzydliwie bogaty, że te 500 zł bym je w ogóle nie poczuł, czy je mam, czy ich nie mam, to bym sobie wziął, nie? Ale jakbym miał do wyboru mieć 500 zł na coś innego, albo na poduszkę, no to wolałbym na coś innego. Więc sobie podaruję na razie. Na pewno. Ale nie brzmi to źle, nawet jakby się okazało, że tylko trochę działa dobrze. Pewnie to nie jest idealne, nie? Bo tak jak mówicie, to jest fizycznie niemożliwe, że no, nasza głowa wydziela ciepło, nie? Non-stop. Więc nie wiem, w jakim stopniu ten żel musiałby napierdalać i działać i z mieszanki jakiego gówna on w ogóle jest stworzony, że miałby cały czas zapełniać zimno, nie? Chłodek przyjemny.